Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek, a to jest kolejny odcinek z The Last of Us. Moi mili, jesteśmy w chwili obecnej po naszej zimowej eskapadzie i chyba tak mi się przynajmniej wydaje, że dotarliśmy już do Salt Lake City. W związku z tym zobaczymy, co tutaj będą za nas przygody czekać. Może przerzućmy się na pistolet? No, zobaczymy. Teoretycznie już widzę, że wygląda to tak, jak to byłby jeden wielki poligon, w którym będziemy się tutaj tłuc, ale widzę, że chyba na razie nie bardzo. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybyśmy wszystkiego nie przeszukali. A, i słuchajcie, sprawdziłem jeszcze motyw ulepszenia rzeczy na ten wyższy poziom. Teoretycznie powinniśmy to dostać niedługo. Ale jak to wyjdzie, to oczywiście zobaczymy. Dobra, ogarnęliśmy wszystko, więc lećmy dalej. Dobra, czyli jeżeli dobrze pamiętam, będziemy teraz na etapie szukania chyba szpitala? Chyba w szpitalu urządują świetliki. Zobacz, kolejne miasto, kolejna opuszczona strefa kwarantanny. A no jest opuszczona, nic nie poradzisz, Joel. Nic, chłopie, nie poradzisz. Takie życie. No dobra, ale widzę też, że tutaj w okolicy chyba nie bardzo mamy jakiekolwiek rzeczy do ogarnięcia, więc idźmy dalej. Dobra, tędy nie przejdziemy. Jeszcze sprawdzę, ile my mamy w ogóle tych. Słuchajcie, mamy jeszcze 70 pilsów. Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, bo z tego co się orientuję, to jesteśmy już daleko w grze. Powiedziałbym i rzekłbym wręcz, że prawie na finiszu. Więc myślę, że może w dwóch odcineczkach byśmy się ogarnęli. Jest szpital, o którym wspominał ten świetlik. Chodźmy, mała. Pytanie tylko, czy będziemy tutaj bezpieczni. I domyślam się, że jeżeli to jest kolejna lokalizacja, w której urzędowały świetliki, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy tutaj znaleźli troszeczkę więcej talizmanów świetlikowych. Dobra, tu nie wejdziemy, czyli jedyne przez co możemy przejść to chyba przez to centrum handlowe? Może pójdziemy tędy, co? Chyba tak. Joel, prowadzisz i tak. Zresztą umówmy się, nie mamy za bardzo innej drogi, którą moglibyśmy gdziekolwiek pójść, więc mała różnica. Wszystko zamknięte, nie wejdziemy tutaj z żadnej strony. O, proszę, części. Czy to jest notatka? Notatka. Dobra. Nie mieliśmy wtedy pojęcia, co nas czeka. Możemy coś w ogóle wytworzyć? Dobra, wytwórzmy sobie te bombki. Dobra, widzę, że tutaj zdecydowanie nic więcej nie mamy. Możemy użyć drabiny. Miło by było. O, czekajcie, pilsiki. 10 sztuk. W tych skrytkach coś więcej będzie? Nie, widzę, że nie. Dalej myślę, wiecie co, że poczekamy sobie do ogarnięcia tej stówki na zrobienie. Eli, pomożesz mi? Tak, wszystko gra. Prawie się nie odzywasz dzisiaj. O, przepraszam. Nie, to nie tak. Wszystko gra. Dobrze, to chodź mi pomożesz z drabiną, skoro wszystko gra. Proszę bardzo. Eli? No, ma coś nie bardzo. Eli! Co? Drabina. Szybko. Tak. No chodź. Jestem ciekaw, co jej po głowie chodzi. Okej.
Już myślałem, że sobie pójdzie. Dawaj, dawaj, drabinę. Oho. O mój Boże. Co jest? Dzięki, młoda. Eli! Eli! Co tam się dzieje? Musisz to zobaczyć. Zaraz zobaczę. Co to? Nic nie widzę. Gdzie ona w ogóle poszła? Czekajcie, czy tu mam jakiś punkt obserwacyjny? O czym ona gada? No ja właśnie nie wiem, o czym ona gada. Mam wrażenie, jakbym kopyta słyszał. Czy ja dobrze widzę? Ale co ty widzisz? Góry? Eli, weź no, bądź ze mną, kurde, wprost, co? Proszę. Chociaż trochę. Chodź, szybko! O co chodzi do licha? No chyba raczej widać, o co chodzi. Żyrafy. Okej. Okay. No widzę, widzę. Tylko musisz, młoda, zaczekać. Trzeba przeszukać. Widzę, że muzyka się w ogóle zmieniła. Ale dobra, ja jeszcze wejdę tutaj na górę. Chcę zobaczyć, czy tutaj czegoś czasem nie będzie. Dziwne trochę, że żyrafy w takim klimacie mogą funkcjonować. Wydaje mi się, że Salt Lake City to jest chyba raczej w pewnym momencie takie dosyć zimne miasteczko. No fajnie, fajnie. Tylko domyślam się, że tutaj jest pewnie lokalizacja, do której my mieliśmy iść dalej, dlatego, że tam są drzwi. Natomiast ja bym chciał jeszcze sprawdzić jednak tutaj, bo może możemy po tym placu całym pochodzić, to wtedy może coś byśmy znaleźli. Chociaż no nie bardzo, czyli jednak to był tutaj tylko lokalizacja, żeby Eli mogła z nami pogadać. Dobra, czyli wracamy na górę. I górą sobie po prostu przejdziemy. No jestem bardzo ciekaw, jak ta historia się skończy. Gdybym tak zestrzelił taką... O, nie mogę nawet. Nie musimy tego robić. Wiesz o tym, tak? Mamy jakąś inną opcję? Wrócić do Tomiego i skończyć z tym wszystkim. Po tym, co razem przeszliśmy? Po tym, co zrobiłam? To wszystko jest po coś.
Posłuchaj, wiem, że chcesz dobrze, ale nie mamy wyboru. Już będzie po wszystkim. Nie mam zamiaru cię zostawić. Chodźmy, szkoda czasu. No, mam nadzieję. No, czekajcie, jakieś drzwi jeszcze. No niestety musimy wszystko przeglądać. Nie mamy, słuchajcie, tutaj naprawdę innej Eli, opcji. Kolejny widzę fragment komiksu. Dobrze, cieszę się. Jestem też bardzo ciekaw, na jakim etapie jesteśmy z tymi wszystkimi naszymi znajdźkami. Chociaż wydaje mi się, wiecie co, że część trofek chyba znajdź wszystkie narzędzia warsztatowe, 80%. Okej. O, znajdź wszystkie warsztaty, 81%. No cóż, jesteśmy tak w miarę dobrze, ale wiecie co, raczej nie znaleźć tych warsztatów tutaj, to jest naprawdę wyzwanie. Natomiast nie jestem na 100% pewny, czy my jesteśmy w stanie ulepszyć wszystkie bronie, bo w chwili obecnej z częściami jest problem, w sensie nie mamy ich jakoś wybitnie dużo. Co prawda, jak sami widzieliście, staram się tutaj wszystko przeszukać bardzo, bardzo byłem dokładnie i szczegółowo. To znaczy? Gdy wybuchła epidemia, trafiłem do jednego z takich tymczasowych szpitali, gdzie nie spojrzałem... Widziałem cierpiące rodziny. Z dnia na dzień cały świat stanął na głowie. To było po tym, jak straciłeś Sarę? Tak, tak. Ja nawet sobie nie wyobrażam, jak musiałeś cierpieć. Straciłeś wszystko. Tak mi przykro, Joel. W porządku, Eli. No, myślę, że ta rana Joela będzie jeszcze boleć długo, długo, długo. Tędy mogę? Ach, patrzcie, kurczę. Tutaj nie zagrodzili. Szansa, że można było, ale jednak nie bardzo. No dobra, tutaj jest, widzę, sporo obozów. Więc dobrze będzie to wszystko przeszukać. Może być sporo fantów. Tylko, że większość tak na dobrą sprawę i tak jest dla nas... już bezużyteczna, bo większość rzeczy mamy w sumie pełny ekwipunek. Aczkolwiek, no wiem na pewno, że gdybym miał sytuację, w której gralibyśmy na trudniejszym poziomie trudności, no raczej na pewno pewnie część rzeczy by nam brakowało. Albo i nie. O! Skrzynka z narzędziami. Czy to będą narzędzia 5. poziomu? Indeed chyba, tak. O! Rządza narzędzi, fajnie, czyli udało nam się zdobyć już ostatni upgrade, czyli nic nie pominąłem, wszystko udało mi się zdobyć, więc cieszę się. Dobra, przejrzyjmy, może zacznijmy od tej strony jeszcze. Zastanawiam się też jeszcze, ile, czy może inaczej, cieszyłbym się, gdyby udało mi się zdobyć naprawdę wszystkie rzeczy, w sensie pozdobywać wszystkie notatki, wszystkie jakieś tam te świetlikowe medaliony i tak dalej, i tak dalej. Byłoby miło, nie ukrywam. No i mamy ten stół warsztatowy, ale... Czekajcie, sprawdzę... Co my tu mamy? Czy to jest ostatni stół? Bo mamy mało bardzo części, więc tutaj średnio będziemy w stanie mieć co ulepszyć. Więc chyba się wstrzymam na razie z tym. Może pozbierajmy więcej części. To na pewno nie był ostatni sztuł. Nie wiem, co ja mam z tym sztołem warsztatowym, ale... zobaczcie, 90%, mieliśmy 81%, czyli teoretycznie następny albo będzie jeszcze jeden, albo będą mniej więcej dwa. Znajdźki z zajezdni, 47%. To myślałem się, że to jest pewnie ta lokacja. Ale też nie jestem pewny.
W każdym razie, w planach mam i tak wyplatynować The Last of Us, bo jak już mówiłem wcześniej, platyna w tej części jest dużo, dużo prostsza niż po prostu w tej poprzedniej, oryginalnej. Także... Co dla mnie masz? Proszę. Maria mnie pokazała. Ukradłam je. A się nie gniewasz. A, zdjęcie z Sarą. Podziękuj. Nieważne, jak bardzo próbujesz. Od przeszłości i tak nie uciekniesz. Dzięki. Do usług. Dobra, a jak stoimy z pilsami? No 90 mamy, to jeszcze 10 potrzebujemy, żeby ogarnąć sobie tutaj. Czemu ja mam miotacza ognia? Nie chcę miotacza. Także jeszcze 10 sztuk i kupimy sobie to rozchwianie broni, bo z celowaniem jest delikatny problem. Ale mówię, i tak nie wiem, czy nam wystarczy wszystkiego, bo sporo gdzieś tam jednak... Słuchajcie, potrzebujemy... Tutaj mamy 40, to będą dwa poziomy jeszcze, więc potrzebujemy chyba minimum z 300. 200-300, coś koło tego pilsów, więc nie wiem, czy do końca gry uda nam się to uzbierać. Tym razem wszystko się uda. Czuję to. To znaczy? Będą tam na nas czekać. Świetliki. Jestem tego pewna. Nie wiem, mam wrażenie, że w tym mieście jest trochę za cicho i chyba jakby były świetliki, to by były. Już chyba dawno by nas znaleźli. No nie wiem, mogę się mylić. Dobra, tu jest, widzę siekiera, ale siekiera... Chociaż w sumie... Wiecie co, zamienimy sobie siekierkę. I ją sobie ulepszę. No właśnie, bo siekiery jeszcze nie mieliśmy ulepszonej. Ona zadaje duże obrażenia, więc... O! Co? Zarażeni? O Jezus, ten duży! No niedobrze, ale tutaj chyba nie będzie zaskoczeniem, jeżeli użyjemy bomb. Dziada. W ogóle może ich spalmy wszystkim. O, 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 oni tu mogą wejść? Aha! Tu jeszcze... Wow, dobra, widzę, że siekierka się zdała, fajnie. No... To było bardzo niemiłe, bo próbowałem go uderzyć, ale oczywiście nie wyszło. Dobra, czyli jesteśmy w tym miejscu, ale skąd się tamten wziął? Jakoś dziwnie przyszli. A, zobaczcie, bo oni się w ogóle sami z siebie z dupy pojawiają. No, 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 no i dupa, nie zdążyłem. Okej, okay, dwie śmierci pod rząd. Chociaż w sumie faktycznie, no, z dłuższej odległości strzelba to nam gówno da. Czekajcie, ja go może spróbuję jeszcze podpalić. Dobra, duży, duży nie żyje. O szlak. Siekierką ich, dobrze, pięknie. Raz, dwa. Dziękuję. Jakaś amunicja?
to on opuścił do tego. Dobra, tam jeszcze jest. Ale to już widzę, że możemy chyba na YOLO. Do widzenia. Ja pierdolę. Ani słowa. Dokładnie, Eli, ani słowa. To jeszcze nie wszystko. Czy ja tu widzę pilsy? Nie, jednak nie pilsy. Dobra, ale na pewno wytworzymy, słuchajcie, sobie te. Na pewno wytworzymy bomby. Trzech niestety nie mogę zrobić. Ale domyślam się, że pewnie zaraz znajdziemy surowce, które nam na to pozwolą. Dobra, weźmy ten rewolwer. Dobra, mogę wytworzyć. A nie, nie mogę wytworzyć, ale zaraz, tu były nożyczki. Szukaństwo. Dobra, są te. Klikadełka. No tak, nie zastrzelimy ich, nie mamy snajperki. Najlepiej to by było ich po cichu załatwić. Ale to chyba będzie głupi pomysł. Dobra, zróbmy tak. Dasz radę, Eli? Dobra. Jeszcze ktoś? Dobra, na razie nikogo nie widzę. Zbierajmy wszystko, co tutaj ewentualnie możemy. Chociaż widzę, że zbyt wiele nie wypadło. Dobra, sprawdźmy to miejsce, skąd oni wyszli. Zarażony? Dobra, w sumie chyba dobrze zrobiliśmy, że przeszliśmy tędy. Tylko tak, oczywiście robimy sobie miuta tak i tak. Cały ekwipunek na maksa, żeby móc sobie tutaj popodmieniać rzeczki. Wiecie co? Sprawdziłbym to, chociaż w sumie ta broń ma tak mały magazynek, ale to też jest kwestia tego, że ja tego nie ulepszałem. Więc nie dziwię się, że jest. Ja pierdzielę, ile ich tu jest. Szlak jest oczywiście duży. Może tak. O, nawet dwa duże. Skupmy ich, słuchajcie, w jednym miejscu i rzućmy w nich bombą. Tych dużych rzućmy miotaczem. No dobra. Jeszcze żyjesz, babo! Są butelki, czekajcie, są jakieś przedmioty. O, dobra, idzie duży. Ojojoj, ojojoj. Joel, broń, chłopie! Dzięki, Eli, ale... złapię. Nie wiem, czy tamten czasem... O kurde, skubany mocno jest. Mocny jest. No i są mocni. Trzeba przyznać. Uff. No dobra, ale udało nam się...
Zdaje się, że wszystkich. No ja mam nadzieję. Na to wygląda. Wytrzymać i przetrwać. Miło by było, Joel, gdyby to było takie proste. Ale dobra, tutaj wszystko żeśmy... O, czekajcie, tu jeszcze jest amunicja, widzę, dobrze ma. No nie powiedziałbym, żeby ta broń była jedną z moich ulubionych. Także tak średnio trochę. Myślisz, że dasz radę zepchnąć tę skrzynię? Spoko. Okej. Dobra, gdzie na? No dobra, tu mamy raczej chyba jedyną drogę, chociaż wiecie co? Patrz pod nogi, tu jest głęboko. Ja nie wiem, czy ja bym czasem co tutaj nie zanurkował. Ale nie wydaje mi się, żeby tutaj pod wodą coś było do zebrania. Znaczy widzę na pewno, że tędy chyba będziemy musieli w ogóle przejść na drugą stronę, bo nawet jakbyśmy chcieli, to tutaj nie ma opcji za bardzo, żeby przejść, więc domyślam się, że pewnie musimy przepłynąć i w jakiś sposób pomóc Ellie. Dobra, tu nic nie ma. Przepłynąłem! Super! Dobra, spuść mi drabinę! Dobra, chwila! Jest tu drabina? A jest, faktycznie. Czy ja słyszałem znowu klikaczy? Czy to po prostu jakaś żaba? No i... Halo, Joel! No właśnie. Dobra, trzymaj się krawędzi. Tam jest płytko. Kolejny komiksik. Proszę. Już widzę, że i tak nie miałem wyjścia. Ta woda jest lodowata. A co ty myślisz? Czy podgrzewana? No Eli, chyba byś mi tu musiała w jakiś sposób pomóc. Dawaj nogę. Okej. Chodź. No otwórz te drzwi. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że ten zamek był chyba od zewnątrz. Patrzcie, ten zamek. Jest dziwny zamek. Uważaj! Eli! Jesteś cała? Tak. Zaskoczył mnie. No raczej. A, bo tam było zablokowane. To się wszystko zgadza. Sztuł warsztato... A, czyli to jest... O Boże, gotowi na najgorsze? A, czyli słuchajcie, to jest ostatnia możliwość, żebyśmy tutaj cokolwiek ulepszyli. Z tego co widzę. Więc ja jestem bardzo ciekaw, jak to ma wyglądać, jeżeli chodzi o ogarnięcie, słuchajcie, całości, bo musiałem pominąć chyba bardzo dużo części w takim razie, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Nie wiem, tak mi się wydaje, że musiałem coś pominąć, skoro to jest ostatnie miejsce, w którym teoretycznie, znaczy tak mi się wydaje, że to jest ostatnie miejsce, ale zobaczcie, mamy jeszcze kupę rzeczy, które nie są ulepszone, a wymagają ode mnie naprawdę dużej ilości części, więc... Na pewno się nie rozpadnie. No,
musiałem co nieco pogubić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Następny odcinek myślę, że będzie już ostatnim. Ponieważ no jeżeli to jest ostatni stół, to trudno. Tak długi jak będzie następny odcinek, tak go ogarniemy. Mam wielką nadzieję, że zmieścimy się w godzinkę, byłoby sympatycznie. Także ja wam za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękuję. No i co, będziemy słyszeć się w kolejnym. Także trzymajcie się, cześć. Pa, pa.